Piątek, 6 września, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zakończył się projekt Climatic Town, energetyczna rewitalizacja miast. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w środę w Bolesławcu. Wierzę, że ten program, który... Konferencja w Bolesławcu zakończyła trwający 3 lata projekt Climatic Town, energetyczna rewitalizacja miast. Projekt miał za zadanie wspierać działania zwiększające efektywność energetyczną na obszarze polsko-saksońskiego pogranicza. Ta konferencja jest takim podsumowaniem rezultatów projektu, który polegał na wsparciu samorządów w zakresie efektywności energetycznej. Organizowaliśmy szkolenia dla samorządowców, organizowaliśmy wizyty studyjne i wykonaliśmy taki pakiet dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej, w którym między innymi był audyt energetyczny dla budynków zgłoszonych właśnie w konkursie w ramach naszego projektu. Projekt realizowany był przez województwo dolnośląskie we współpracy z Saksońską Agencją do Spraw Energii SAENA. To była bardzo intensywna współpraca. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów. Wszyscy mogliśmy się czegoś od siebie nauczyć, podzielić się doświadczeniem. Strona niemiecka mogła sporo nauczyć się od strony polskiej, a Polska mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń. Celem projektu była wymiana dobrych praktyk, wymiana informacji i no, mamy nadzieję, że to samorządowcy pokażą w przyszłości, że ten program przyniósł skutek, a to zobaczymy już niebawem na ulicach miast, gdzie będziemy widzieli budynki o podwyższonych efektywnościach energetycznych. Działania w ramach projektu skierowane były przede wszystkim do jednostek administracji lokalnej. W trakcie szkoleń poruszane były kwestie zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza. Omawiane były też uwarunkowania prawne. Realizowane były również wizyty studyjne w kraju sąsiada, podczas których prezentowane były konkretne osiągnięcia i dobre praktyki. My rzeczywiście w Bolesławcu mamy czym się pochwalić. Począwszy od bezpłatnych autobusów, które przecież oprócz tego, że dowożą ludzi do pracy, ale one powodują, że do Bolesławca wjeżdża mniej aut, ponieważ szczególnie w Bolesławcu wielu rodziców na przykład wysyła swoje dzieci czy jedzie do pracy korzystając z komunikacji masowej. Ale oprócz tego były programy i są programy dotyczące dofinansowania różnych przedsięwzięć. My termomodernizowaliśmy wszystkie niemalże obiekty użyteczności publicznej. No i w tej chwili czekamy, dlatego że te programy rządowe, które miały się pojawić, a właściwie programy Unii Europejskiej za pośrednictwem rządu, jak chyba wszyscy wiedzą, zostały zawieszone, ponieważ pierwszy pomysł rządu, czyli scentralizowany sposób rozdziału środków na te programy związane z likwidacją chociażby tradycyjnych źródeł węgla, nie zostały przyjęte przez Komisję Europejską, dlatego że nie było w tym samorządów gminnych. I teraz jest zapowiedź jakiegoś innego pomysłu, ale po raz kolejny mówi się, że samorządy w tym nie będą uczestniczyły, co oznacza, że ten program nie będzie miał szans do realizacji, jeśli w Warszawie nie zmienią zasad i odejdą od centralizmu. Więc my oczywiście robimy swoje, ale tak naprawdę, żeby zrobić w Polsce tę jakość efektywności energetycznej, jak na przykład w Saksonii, to musiałyby być bardzo duże pieniądze i to pieniądze, które powinny pochodzić z dwóch źródeł, z źródeł rządowych i ze źródeł europejskich. Samorządy same nie dadzą rady. Realizacja projektu trwała dokładnie 36 miesięcy. Projekt kosztował prawie 450 tysięcy euro. Unia Europejska dofinansowała 85% kosztów. Środki z pierwszych naborów na doposażenie stanowiska pracy czy utworzenie firmy już zostały rozdysponowane, ale jesienią Urząd Pracy zamierza wznowić nabór wniosków w tym zakresie. Obecnie cały czas można korzystać ze środków na szkolenia, staże czy prace interwencyjne. Wprawdzie większość środków z ministerialnej rezerwy Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu już wykorzystał, ale są takie formy wsparcia, które nadal są aktualne i z których mogą korzystać zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na szkolenia, na staże, na prace interwencyjne jeszcze cały czas posiadamy środki, mamy
możliwość dofinansowania w tym zakresie. Środki z pierwszych naborów na doposażenie stanowiska pracy czy utworzenie firmy już zostały rozdysponowane, ale jesienią urząd zamierza wznowić nabór wniosków w tym zakresie. We wrześniu, w październiku planujemy ogłosić nabór na doposażenie miejsc pracy dla pracodawców, jak i też i możliwości otwarcia swojej własnej działalności dla naszych klientów. Urząd Pracy liczy, że jeszcze w tym roku pojawią się dodatkowe środki, które będzie można pozyskać. Czekamy jeszcze na następne propozycje, bo być może, że minister jeszcze po zliczeniu wszystkich środków z Funduszu Pracy po półroczu jakąś propozycję do nas przedstawi. Będziemy mogli zdiagnozować nasz rynek i możliwości finansowania dla pracodawców czy dla osób bezrobotnych. W tym roku oprócz na te najbardziej popularne formy wsparcia, jak staże, szkolenia, doposażenie stanowiska pracy czy dotacje na działalność gospodarczą, Urząd Pracy w Bolesławcu wystarał się o środki dodatkowe, między innymi dla osób powracających z zagranicy, obciążonych alimentami, czy też na tak zwane zielone miejsca pracy w sektorach, które jednocześnie służą środowisku i przynoszą zyski ekonomiczne i społeczne. A już teraz przechodzimy do wydarzeń w skrócie. Dziś od samego rana w parku przy Terankiewiczów trwało usuwanie suchych konarów i gałęzi, a także stanowiących zagrożenie drzew. A wszystko po wczorajszym wypadku, do jakiego tu doszło. Pokaźny konar spadł w czwartek wieczorem na siedzącą na ławce 24-latkę. Siedzący obok kobiety jej młodszy brat zdołał uniknąć zagrożenia. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. To nie pierwszy raz, kiedy drzewa w tym parku, gdzie funkcjonuje plac zabaw, dały o sobie znać. To zdjęcia z lipca 2017 roku. Wówczas drzewa powalił silny wiatr podczas pamiętnej burzy z gradem. Dolnośląski garnizon policji przyjął w swoje szeregi kolejnych już w tym roku nowych funkcjonariuszy. W czwartek ślubowanie złożyło 55 policjantów, w tym 14 policjantek. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński. Od początku roku szeregi dolnośląskiej policji zasiliło już 222 funkcjonariuszy, a 7 listopada planowany jest kolejny nabór. Na czytelników w wieku od 3 do 6 lat w miejskiej bibliotece czekają specjalne wyprawki. By je otrzymać, trzeba przyjść z dzieckiem do biblioteki w Centrum Wiedzy lub filii przestaroszkolnej i założyć kartę małego czytelnika. Za wypożyczanie książek i uzbieranie 10 naklejek dziecko zdobędzie dyplom małego czytelnika. Z ekowtorków skorzystało 160 dzieci. To propozycja Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na wakacje. W ramach Święta Ceramiki instytucja przygotowała prezentację gliny jako jednego z głównych surowców mineralnych naszego regionu. Można było sprawdzić, dotknąć i zabrać na pamiątkę do domu. Gliniane stanowisko odwiedziło wówczas ponad 100 osób. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera zapraszają na ogłoszenie wyników wakacyjnego konkursu fotograficznego. Finałowe rozstrzygnięcie połączone z wręczeniem nagród oraz pokazem prac biorących udział w konkursie odbędzie się w sobotę 7 września o godzinie 12 w Dziale Historii Miasta przy ulicy Kutuzowa. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie prezentacja z zakresu historii fotografii przygotowana przez Annę Guzik. Autobusem miejskim przez Bolesławiec to tytuł konkursu plastycznego, którego podsumowanie wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 16 września o godzinie 11 w sali rajców bolesławieckiego ratusza. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona historii MZK i PKS w Bolesławcu. Bolesławiecki powiat wspólnie z powiatem Bałcen realizują unijny projekt. To właśnie w ramach tego projektu powiat dostał 2 miliony złotych na remont szkoły przybankowej. Kto jeszcze i na jakie działania może liczyć w ramach programu? O tym w materiale.
Dwukrotnie powiat bolesławiecki wspólnie z saksońskim powiatem Bautzen składali wspólny wniosek o fundusze unijne w ramach transgranicznej współpracy w sferze edukacji. Powiat bolesławiecki z myślą o pieniądzach na remont szkoły przybankowej. Udało się za drugim razem. Na remont szkoły powiat dostał 2 miliony złotych, o czym starosta informował przy okazji otwarcia obiektu. Ale na tym wspólny projekt z powiatem Bautzen się nie kończy. Łącznie w ramach projektu bolesławiecki powiat otrzyma 1 200 000 euro. I ta kwota przeznaczona jest po pierwsze na dalsze działania związane z funkcjonowaniem naszego nowego zespołu szkół i placówek specjalnych. Ta kwota przeznaczona jest na powstanie zakładu aktywizacji zawodowej, czyli tego miejsca, w którym znajdą pracę przyszli absolwenci zespołu szkół i placówek specjalnych w Bolesławcu. I tu głęboki ukłon w kierunku pana dyrektora Kamila Barczyka, dyrektora powiatowego szpitala w Bolesławcu, który wyraził chęć i zainteresowanie, żeby ten projekt powstania Zakładu Aktywizacji Zawodowej realizować wspólnie z naszym powiatowym szpitalem. I mam nadzieję, że w perspektywie 2-3 lat powstanie nowy obiekt świadczący usługi na rzecz szpitala, a przy okazji zatrudniający absolwentów naszej szkoły. W ramach projektu przewidziano też szkolenia dla nauczycieli. Dla nauczycieli partnerów projektu, a przypomnę, że partnerem projektu oprócz powiatu bolesławieckiego jest gmina miejska Bolesławiec, ale również nasz partnerski powiat Bautzen. Łącznie planowanych jest 14 cykli szkoleń skierowanych do nauczycieli ze szkół bolesławieckich, zarówno podstawowych, jak i średnich, a także nauczycieli z Bautzen. Kończymy dzisiejsze wydarzenia. W weekend zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. W poniedziałek nowe informacje, na które również zapraszam. Do zobaczenia. Czerwony Rak to kompleks restauracyjno-rekreacyjny w Twojej okolicy. Jest to miejsce położone nad malowniczym jeziorem rakowickim, gdzie możesz się zrelaksować i wypocząć. Dla aktywnych proponujemy wypożyczalnie sprzętów wodnych, rowery i kajaki. Zaś smakoszy zapraszamy do naszej restauracji, gdzie nasi kucharze oferują dania z raków, a także tradycyjne potrawy uwielbiane przez naszych gości. Organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz plenerowe. Nad naszą przystanią możesz zorganizować grilla lub ognisko. W okresie wakacyjnym między poniedziałkiem a piątkiem do zamówień z karty powyżej 30 zł dodajemy godzinę pływania na sprzęcie z naszej wypożyczalni. Zapowiada się pochmurny weekend, dodatkowo w sobotę z opadami deszczu. W weekendowe noce możemy się spodziewać 13 stopni Celsjusza, w weekendowe dni temperatura wyniesie w sobotę 14 stopni, w niedzielę wzrośnie do 18. Weekend będzie pochmurny ze słabymi opadami deszczu w sobotę. Ciśnienie utrzymywać się będzie na poziomie 990 hektopaskali. Wiatr w sobotę słaby, w niedzielę przybierze na sile i w porywach powieje z prędkością do 15 km na godzinę z kierunków zmiennych.